Cześć, tu Leszę z kanału YouTube Kuba Kuba. Jestem w Koszkiewi. Jeden z zamków. Tutaj jestem na Podzamczu. Jeden z zamków Oli Gniazd tutaj jest. Idę do niego. I tutaj z podejścia widać ten zamek. Teraz jest za nocą, czyli jest hotel, ale nie wiem, czy można, co można zobaczyć. O. Trzeba wejść. O, tak wygląda to wejście. Nadbudowa. Wejście na dół, można pozwiedzać, tutaj jest piwnica, tylko na wino, ponoć, piwnica na wino. No. Proszę bardzo, tak wygląda skała, nie wiem, winnica i to wszystko. I teraz do góry. Sala renesansowo-barokowa. Rodzina Jaskiera, prawnika, w 1538. Zborowski też tutaj miał. Marcina. Bitwa pod Kokrzwią Maksymiliana Habsburga i wojskami hetmana Zamoyskiego. O. Prądnikiem czerwonym. Aleksander Ługowski, syn, właścicielami, gdzieś na Podkomorzu Krakowskim. Dobra, to jest sala renesansowo-barokowa. Proszę bardzo, tak wygląda teraz. O, można tutaj zrobić to. Prace cały czas trwają. Tutaj odremontowanie wszystkiego. Porta. Sala rycerska. Nawet jakiś Jan Syrokomla, fundator wieży. Rozrósł się. Syn Jan, czyli Syrokomla. Zaraz pójdziemy do historii. Tutaj dlatego bitwa pod Grunwaldem, bo tutaj jak ich gieło, to była przemowa jednego z mieszkańców do rycerstwa i dlatego tutaj jest bitwa pod Grunwaldem. Jeszcze jedna sala większa. O, proszę. Królewska. Król August III niby tutaj był. Na polowaniu. No, ciekawe. A teraz góra zrobiona tak, no żeby były jakieś uroczystości, po prostu w ten sposób jest teraz ozdobiona, podłoga zwykła, deska, no było opuszczone, no to na tyle, na ile się udało, na tyle jest zrobione, tak? Sala łowczego. O,
No tak, zrobili, żeby przypominało epokę. Tak. Nic więcej nie będziemy mieli. Do późnego baroku. August II Mocny i później August III Sas. No. Do tego nawiązuje to. Chyba tutaj są kasetony, jakie były. Jakie się uchowały. Bodajże, bo reszta jest zakryta. Nie wiem, czy jest robione, czy nie, ale tak chyba wyglądało. I tutaj jest historia rody właściciela Syrokomlcheru Syrokomla. 600-letnia warownia. Jestem na końcu, 9 Doniemirscy herbu Brochwić. Nie wiem, ale to się dzieje tak, że od dwóch dekad. Dekada to jest 10 lat, czyli 20 lat. Stanisław prawny. Jako 11 prawnuk Stanisława Łukowskiego, właściciela z XVI wieku i 4 Wodzickiego. Czyli jest spadkobiercą i on odbudowywuje. To chyba współczesny po prostu. A wcześniej no to Leliwa opustoszały 1800 któryś piąty rok. Proszę bardzo. Niektórzy tutaj byli i w ogóle jako lokatę kapitału to traktowali. Ten zamek Rogala VII. Proszę, odsprzedany. Idę tak od tyłu do przodu. 1791. Tak? Jordanowie, trzy trąby. XVII wiek. Biblioteka szlacheckich połowy XVIII wieku na terenie tutejszego zamku. Czyli widzicie, jak to wszystko jest do tyłu. A Jan Syrokomla, sędzia, postanowił zbudować sobie tutaj zamek. Na wzgórzu kupował Ugosły herbu Lubicz, kupował wioski Sporoscy, Jaszczębiec. Ci byli bardzo blisko dworu, robili zawrotne kariery. Świętopełkowie, herbu Lis. O! O, tylko jako lokata kapitału. Za Klita Syrokomlowie, o proszę. Jan Syrokomla. 600 lat ma. On był pierwszy, który był inicjatorem. I widok z zamku, z wieży. Ludzie napływają. Niektórzy stoją na dole, niektórzy idą. I tutaj jest, o, ciekawy efekt. Odbudowywują, co nie? Przykryją tynkiem, że niby góra była tynkowana i już, no, trzecie piętro. No, nikt nie będzie kamieniem robił, po prostu. Tylko tam, gdzie się da, nad oknami zostawią. A tak, no to niestety, ale coś trzeba historycznego zostawić, bo było zburzone. Cały czas trwają prace remontowe. No tutaj obłożenie później będzie kamieniem. Tutaj też podejrzewam. No i tak to wygląda na dzisiejszy czas ten zameczek.